Dzień dobry, kochani. Podzielę się z Wami moim widoczkiem i przemyśleniami. Ponieważ powstają kolejne portale, które bardzo lubią pisać o działaczach, o niezależnych mediach, o osobach ogólnie. O ludziach, którzy przeciwstawiają się jednej słusznej narracji, a nawet nie przeciwstawiają się, bo to nie o to chodzi, tylko mówią głośno o zagrożeniach, podejmują oficjalne działania na rzecz wolności, poszanowania naszych praw, godności, nie zgadzają się z bezprawiem i stają w obronie, interweniują w obronie ludzi, którzy są tym bezprawiem dotknięci. Mamy w Polsce prawo, chcemy, żeby ono było przestrzegane na nas, a z tego, co wiemy i zauważyliśmy, doświadczyliśmy, dotknęliśmy całą masę przypadków, sytuacja jest taka, że to prawo nie jest przestrzegane, jest jedna wielka samowolka, bezprawnie były, są i pewnie nas jeszcze czeka wiele, wprowadzane. Zresztą nie muszę Wam tego tłumaczyć, jesteście świadomi, nie bez powodu tutaj jesteście i obserwujecie, o co chodzi. Powiem Wam tak, Rebel24 naprawdę jest zajebisty. I ci wszyscy ludzie podejmujący działania też są super zajebiści. Wiecie dlaczego? Dlatego, że są specjalnie tworzone portale, które prowadzą specjalne badania i śledztwa, żeby wprowadzać dezinformację na nasz temat, żeby nas zdyskredytować w oczach ludzi. Wyszukują rzeczy, które nie istnieją i ich nie ma, ale oni lepiej wiedzą, kim my jesteśmy i co robimy, niż my sami. My po prostu jesteśmy wolnymi ludźmi. My chcemy, aby nasze prawa były szanowane. I tyle. Żyjemy normalnie, chcemy żyć normalnie. Nie mamy potrzeby bycia niewolnikami. Jesteśmy ludźmi świadomymi, inteligentnymi, mądrymi i niosącymi pomoc bliźniemu rodakowi, tak? I sobie wyobraźcie, że powstało kolejna propaganda na nasz temat. I między innymi zaś Rebel24, tamtym razem bardziej się rozpisali. Tym razem troszeczkę mniej. Nie będę nikogo tutaj reklamować. Jak wiecie, mieliście okazję jakiś czas temu oglądać, że poszło pewne wezwanie w jedno miejsce. Teraz zastanowimy się, co dalej z następnym. W każdym razie, co Wam powiem, nie wiem, czy nawet gra jest warta świeczki, żeby się tym w ogóle przejmować, ale to się dzieje. A czemu to się dzieje? Bo my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy pragną wolności, są wolni, mają czyste serca, nie są baranami, przyjmującymi jedną, jedyną słuszną narrację idącą z góry i nic więcej, bez myślenia. Nie oglądamy manipulatorni, nie dajemy sobie manipulować i dlatego, że nagłaśniamy bardzo ważne rzeczy dla interesu społecznego, to po pierwsze. Po drugie, podejmujemy działania realne w obronie ludzi, wszystko zgodnie z prawem. Zawsze to podkreślamy, że zgodnie z prawem strzeżemy wręcz tego prawa, tak właśnie jest, no to tak właśnie jest, jak jest. O, Michał Wojownik, Michał, ty wojowniku, taki z ciebie wojownik. W każdym razie. To pokazuje tylko, że dobrze robimy, idziemy dobrą drogą, że muszą tworzyć się portale, muszą za tym iść pieniądze, musi za tym iść wiele rzeczy, żeby potem, no, jesteśmy bardzo dobrzy, skoro nas dyskredytują, pomawiają, to znaczy, że jesteśmy tak dobrzy, że muszą już takie narzędzia muszą wyciągać, żeby po prostu w jakiś sposób tutaj nam przeciwdziałać. No, ale to jest pikuś. Tak więc widzicie, co się dzieje, tak więc słychać wycie znakomicie, rozpisują się, jaką to my narrację nie mamy, wiecie, wszystko to wiadomo, do jednego worka wrzucają, wiadomo, o co posądzają, pomawiają,
bardzo nie chcę ich cytować i bardzo nie chcę się na tym skupiać, zresztą to jest tak długie, tylko dostałam linki i... Tak więc teraz patrzę jeszcze na wasze komentarze. No, czyli idziemy w dobrym kierunku, słuchajcie, że muszą na taki portal jak Rebel24 muszą stosować, słuchajcie, inne portale. Jeden po drugim, słuchajcie, tworzą. Jeden po drugim, słuchajcie, tworzą. No, Andrzej pisze, znowu ma brak powiadomień, no widzisz. No, tak więc tworzą jeden po drugim, tylko żeby coś tam sobie wyprodukować. Ale to i tak nic nie zmienia, słuchajcie. Idziemy dalej, działamy dalej, robimy wszystko, co trzeba, co jest słuszne, z prawdą na buzi. I to jest najważniejsze, pokazywanie prawdy, rzeczywistości i ubieganie się o poszanowanie naszych praw, wolności, godności. I tyle. Wolności nam nikt nie odbierze. Wolność jest w naszych sercach, w naszych pobudkach, w naszych działaniach. Ale to jest, powiem wam, komplement. To, że oni tam piszą, co piszą, rozpisują się i tam robią swoją propagandę, ale to jest naprawdę wielki komplement, że ja już nie mówię o jakichś tam stronkach dzieci, czy tam jakichś w ogóle ludzi, którzy tam sobie robią też propagandę, pomawiają i tam napuszczają społeczeństwo. To nie o to mi chodzi. Chodzi mi o już takie profesjonalne redakcje z zarządami i tak dalej, nie? Które mają powiązania, jakie mają, tak więc tutaj bardziej się na tym skupiam. No. Tak więc co? Tak się chciałam z wami połączyć, bo wiem, że czytacie, wiem, że wysyłacie mi też, to już przeczytałam. Nie przejmujemy się, idziemy dalej. No, a oni niech sobie robią te swoje piśmaki, niech tworzą te kolejne strony. Niech oni tam sobie nawzajem dupę liżą i sobie nawzajem tam się wywyższają między sobą. Jeden drugiego po plecach, jeden drugiemu tam pochlebia. Kto z kim tam już nie jest połączony i jak to oni wszyscy prowadzą ciężkie śledztwa na nasz temat. No, tak więc, no dokładnie, Miro. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego dnia. Właśnie szłam na chwilę do ogrodu. I co? I pozdrawiam was serdecznie, całuję i do zobaczenia. Ja wam pokażę. Taki ładny mam widoczek. Ja się tam będę przejmowała jakimiś stronkami, które powstają na internecie, żeby obnażać prawdę na temat osób, które głoszą prawdę. Żałosne. Pozdrawiam, całuję, do zobaczenia.